Wybitni Polacy w historii. Jan Czochralski. Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni. Był synem stolarza, wychowywał się w rodzinie wielodzietnej. Jego dokonania zmieniły świat, a wynalazki nadal są stosowane do produkcji komputerów i telefonów komórkowych. Natomiast sam Czochralski w Polsce pozostał osobą nieznaną, zapomnianą przez prawie 70 lat. Drogę zawodową rozpoczął w małej aptece w Kcyni. To tam zdobywał pierwsze szlify jako chemik. Tam uczył się zawodu i przeprowadzał pierwsze eksperymenty, także te wybuchowe. Miał wtedy zadeklarować, że do rodzinnej miejscowości wróci dopiero wtedy, kiedy osiągnie życiowy sukces. W 1904 roku wyjechał do Berlina, gdzie kolejno pracował w aptece, w fabryce chemicznej, w laboratorium oraz w fabryce kabli. W Niemczech ożenił się z pianistką Margaretą Haase, z którą miał trójkę dzieci. W 1916 roku Jan Czochralski dokonał odkrycia swojego życia, kiedy to, robiąc notatki, przypadkowo zanurzył pióro ze stalówką w tyglu z cyną zamiast w kałamarzu. Posiadający dużą intuicję naukowiec nie wyrzucił zepsutej stalówki, ale zauważył, że zwisająca z niej nić przypomina sumiasty wąs. Był to zestalony materiał, który pozwolił na mierzenie szybkości krystalizacji. Kryształy, które na początku wytwarzał Czochralski, przypominały metalowe druty. Wtedy jeszcze nie wiedział, że będą one wykorzystywane do budowy elementów elektronicznych. W dzisiejszych czasach aż 90% przemysłu elektronicznego korzysta z urządzeń, których istnienie zawdzięczamy metodzie Czochralskiego. Dzisiaj nazywa się go praojcem techniki i jest on jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców. Jednak sławę i pieniądze przyniosło mu inne odkrycie. Jan Czochralski opracował nowy stop metalu, który idealnie nadawał się do budowy łożysk kolejowych. Wynalazek nazwano metalem B. Prawa patentowe zakupiły Stany Zjednoczone, Anglia, Francja oraz niemieckie koleje, ponieważ dzięki odkryciu prędkość, z jaką poruszały się pociągi, mogła być zwiększona. Po I wojnie światowej Jan Czochralski otrzymał angaż na warszawskiej Politechnice. W 1923 roku chciał z nim podjąć współpracę wielki Henry Ford. Czochralski jednak nie przyjął jego propozycji, wybierając pracę na rzecz odradzającej się ojczyzny. Po wybuchu II wojny światowej za zgodą Armii Krajowej pozostał na uczelni. Jan Czochralski prowadził podwójną grę, z jednej strony dostarczając podzespoły Armii Niemieckiej, a z drugiej wspierając Armię Krajową. Czochralski uratował życie wielu polskim naukowcom, którzy mogli schronić się przed represjami niemieckimi, pracując na Politechnice Warszawskiej. Pozostanie na uczelni, która działała w czasie okupacji, spowodowało, że w kwietniu 1945 roku komunistyczne władze oskarżyły go o kolaborację i trafił do więzienia. Mimo oczyszczenia z zarzutów, Senat Politechniki Warszawskiej pozbawił go możliwości dalszej pracy na uczelni. W zaistniałej sytuacji Jan Czochralski w Kcyni założył zakłady chemiczne Bion, produkujące różne wyroby chemii gospodarczej i parafarmaceutyki. Profesor nie doczekał się zażycia sprawiedliwości. Zmarł 22 kwietnia 1953 roku w Poznaniu. W 2011 roku odnaleziono dokument, z którego wynikało, że uczony w czasie wojny współpracował z wywiadem Komendy Głównej Armii Krajowej. W tym samym roku Senat Politechniki Warszawskiej zrehabilitował Jana Czochralskiego. Dziś wszyscy powinniśmy pamiętać, że elektronika, z której teraz korzystamy, kamery, telefony, komputery, to wszystko ma w środku układ scalony. Jeden lub więcej, mniejszy lub większy, którego sercem jest kawałek krzemu otrzymanego metodą Jana Czochralskiego.